Go. Cześć Maciej. No cześć, wreszcie Show News, wreszcie się czegoś dowiem. No normalnie się stęskniłam za tobą. Ja tak samo, więc dawaj opowiadaj, jakie newsy. No ja chcę się od ciebie dowiedzieć, bo Halo tu Polsat już się staje realną częścią stacji Polsat, więc mój drogi, opowiadaj, czego możemy się spodziewać, no bo to jest nówka sztuka. Dużego studia, najnowocześniejszej technologii, jaka jest na rynku, jeżeli chodzi o w ogóle poranne programy. Mamy to, mamy najlepszy sprzęt, najlepsze komputery i najlepszych ludzi. Teraz jedynie trzeba to wszystko zgrać w najlepszy program, także niedługo będzie też najlepszy program z tego wszystkiego. A jest trochę stres? Bo to już będzie za tydzień. W cholerę jest stres, no co ty, no pewnie, że tak. No oczywiście, no dziwne by było, gdyby nie było stresu, dlatego że to wszystko jest po prostu nowe. To czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Dzień dobry. Nowa nie jest Agnieszka za to i to na całe szczęście. No, że ja nie jestem nowa? Że nie jesteś nowa. No, że nowy a ty jesteś nowy? Nie, no nie jesteśmy nowi. Studio jest nowe, wszystko inne jest nowe. Na szczęście mam oparcie. Nasza przyjaźń i relacja nie jest nowa, tylko przepróbowana przez kilkanaście lat, więc to jest nasz fundament wszystkiego. Będziemy się trzymać. Musimy się tego trzymać, tak, tak jest. Tak. Właśnie Agnieszka, jak już jesteś, to zostań z nami, bo mam do was jeszcze dużo, dużo pytań odnośnie właśnie tutaj tego, co się będzie działo. Okej, mamy Katarzynę Cichopek, mamy Macieja Kurzajewskiego, wspaniałych reporterów. Jak wy w ogóle to z swojej perspektywy widzicie pod względem widzów? Czy oni myślicie, że pójdą za wami, czy jednak będą troszeczkę tak oglądać na początku z ciekawości, a potem będą powoli opuszczać? Bo nie oszukujmy się, wiemy, że są duże też konkurencje, typu Pytanie na Śniadanie czy Dzień Dobry TVN. Na pewno będzie tak, że na początku, jak z każdym startupem, są tacy, którzy chcą jako pierwsi sprawdzić, co to jest i oni będą nas oglądać. Może będą przełączać też kanały, żeby nas porównać, szczególnie kiedy nasz kolega Dowbor będzie na konkurencyjnej stacji, oczywiście, więc mogą sobie przełączać i sprawdzać, gdzie im jest lepiej, gdzie lepiej się czują, ale po jakimś czasie okaże się, że Halo tu Polsat jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, no zobaczycie. Gdzie dwóch się kłóci, tam często trzeci korzysta, więc można i tak na to spojrzeć, ale tak zupełnie poważnie nam to wszyscy też podkreślają, że my nie chcemy kopiować, my nie chcemy robić czegoś takiego samego, kolejną śniadaniówkę. Jakby oczywiście, że szanujemy to, co robi konkurencja i jaki format stworzyli, natomiast my chcemy robić swoje po prostu i jakby nie patrzymy trochę na to, kto ma jakie wyniki oglądalności. Mamy jakąś wizję, nasi producenci, wydawcy mają pomysł na to, który ma być inny, nowatorski, bardzo zaawansowany technologicznie i po prostu tego się będziemy trzymać. Ja w ogóle uważam, że taka sportowa rywalizacja, fair play, jest jak najbardziej wskazana i myślę, że to będzie nam gdzieś... Nie fair play na Instagramie, będziemy wypuszczać tak. Co chwilę informacje. Także stay nowe tuned, zdjęcia. Stay tak. Tuned, bo już mamy tyle pomysłów z Maćkiem. No właśnie, ja widziałam waszą rolkę stworzoną odnośnie Macieja nie do... Nie tylko do ty pierwsza jeszcze... z trylogii. Czyli będzie tego więcej. Oj, tak. A zdziwiła was ta niespodzianka, że Maciej oficjalnie został ogłoszony jako prowadzący Dzień Dobry TVN? No tak, to trochę nas zdziwiło, no oczywiście. A czy nie zdziwiło nas to absolutnie, że Maciek znów będzie w telewizji? Zresztą widzieliśmy się z nim kilka tygodni temu i ja myślę, że to jest, jak się raz tego spróbuje i się wychowa też na tym, a Maciek na pewno jest osobą, która się wychowała w telewizji. Tak, jest dobry. I jest w tym świetny. To wszyscy wiedzieliśmy i mówiliśmy mu to nawet, jak on się krygował, że jego zasłaniał. Emerytura będzie trwać. Bardzo krótka. To będzie najkrótsza emerytura i jego mówienie, że chce odpocząć i tak dalej, myśmy tak siedzieli, i że jest patrzyli. Wypalony, tak. I wiedzieliśmy, tak że tak będzie. A tak szczerze, wspominał wam coś wcześniej, że nie, ma trochę nie. Dosyć, że chce już odejść? Nie, to było trzymane, znaczy gdzie chce przejść, to nie, było trzymane pytanie, w tajemnicy, czy, a czy że chce odejść? A to Maciek odkąd go przejdzie? Od 18 lat odchodzi, to wiesz, to. tak, do tego byliśmy przyzwyczajeni, ale to tylko były słowa, a teraz za słowami poszły czyny oczywiście. A teraz prywatnie mimo wszystko Maciek. Kontakt, rozumiem. Polsat i TVN was nie poróżnił. Się okaże. Jakieś zakłócenia. Zobaczymy. Maciej i Agnieszko, jeszcze mam takie pytanie do was. A realnie co, gdy ramówka na przykład nie wypali? No różnie może być. W jakim sensie? No, że na przykład zostanie zdjęta z anteny przez oglądalność. Ale co, jaka ramówka? Nie ramówka, przepraszam, śniadaniówka. Że śniadaniówka zostanie zdjęta? Wiesz co, my dołączamy do bardzo rozwiniętego rynku, który funkcjonuje od wielu lat. Nikt nie spodziewa się, że nasz program... W 3 miesiące, czy nawet w pół roku będzie od razu... tak, będzie miał porównywane... Głównym graczem na rynku.
porównywalne wyniki i oglądalności jak najlepsi. My chcemy zrobić świetny program. Tutaj powiedziałaś w pół roku, ale w ciągu 7 miesięcy już tak. My chcemy naprawdę zrobić świetny program. Myślę, że dla nas dużo bardziej przykre niż wynik byłoby to, gdyby ktoś powiedział, że jesteśmy beznadziejni albo że robimy słabe materiały, słabe rozmowy. To myślę, że nas nawet bardziej zaboli, bo zdajemy sobie z tego sprawę, jakie są realia sytuacji. Ten rynek jest jaki jest, jesteśmy trzecim graczem na tej planszy, ale myślę, że mamy parę różnych fajnych figur i królowa, i król, i inne wieże, które będziemy sobie tam rozstawiali, żeby dojść do tego miejsca, w którym wszyscy chcemy być niczego, za jakiś czas. Niczego nam nie brakuje, mamy naprawdę bardzo nowoczesne studio, mamy najnowszy sprzęt, mamy genialną redakcję. Ekipę. Przede wszystkim doświadczono tak w tworzeniu programów śniadaniowych i programów na żywo. To naprawdę są ludzie, którzy oni robili śniadaniówki w Polsce, więc wiedzą, jak to się robi. Wiecie, jak to jest? Mówią, że ostatni będą pierwszymi. I dokładnie tak, jak powiedziałam na początku. Dwóch się kłóci, trzeci korzysta. Dokładnie. Mi się wydaje, że tutaj Halo to Polsat czekają wszyscy, bo już startujemy za tydzień. Nawet nie. Właściwie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Czyli mamy 4 dni jeszcze spokojnych poranków, a piąty to już jest piąta rano w pracy. Kto idzie na pierwszy start jako duet? A, no proszę bardzo. Jak... Cieszysz się, nie? A słuchajcie, możemy jeszcze się spodziewać kogoś nowego, kogoś fresh? Będzie ktoś ściągnięty jeszcze? Kiedy? No nie wiem, w trakcie na przykład. Zobaczcie, jak wygląda specyfika porannych programów. W każdym z tych programów co chwila następują jakieś zmiany. Roszady. Ale my dopiero zaczynamy, więc nie to zmieniajmy. Wszystko jest wielką zmianą. Dajcie nam szansę. Jeszcze chwila. Myślę, że to przede wszystkim pytania do naszych decydentów, między innymi do Edwarda Miszczaka, który już na pewno ma w głowie nie plan na to, co jest tutaj i teraz, co widzicie. To co za dwa tylko lata. Tylko co za dwa lata i to tutaj on jest właściwym adresatem tego pytania. Więc czekamy, zobaczymy, pożyjemy, startujemy i no mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak chcecie. I Halo to Polsat, dokładnie. Halo to Polsat, dziękujemy bardzo. Dzięki. My też dziękujemy i do zobaczenia, moi drodzy. Do zobaczenia.